kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj taka inna sceneria, jesteśmy w mojej kuchni, ponieważ postanowiłam, że nagram foodbook śniadaniowy. Przez kilka dni będę Wam pokazywała, co jem na śniadanie. Widziałam taki filmik u Niesi, ona wtedy też była w ciąży, więc zobaczycie, co jem w ciąży na śniadania. No i co, zapraszam Was do oglądania. I tak spontanicznie sobie ten foodbook wymyśliłam, powiem Wam, że nie zastanawiałam się, co dzisiaj będę jadła, na nic konkretnego nie mam ochoty, a mam tutaj taką sałatę, zastanawiam się, czy Wam ją pokazywać. Sałatę lodową, którą po prostu dzisiaj trzeba już zjeść i to koniecznie. Więc zrobimy na śniadanie sałatkę. Ja bardzo rzadko jem sałatki na śniadanie, ale muszę wykorzystać właśnie i tą sałatę, i mam tutaj kawałek cebuli, która też już wygląda nieco gorzej, także trzeba to zużyć. Zanim zacznę robić sałatkę i kroić warzywa, to zrobię takiego tosta, nie, to nie tost, taką grzankę zapiekaną, posmaruję to masłem, dość tak grubo jak na mnie, i tutaj mam wyciśnięty czosnek, więc to będzie taka czosnkowa, chciałoby się powiedzieć, bagietka, no ale mam tylko chleb, który jest naprawdę świeży, bo wyciągnęłam go z zamrażarki dzisiaj. I był zamrożony, jak był świeży, więc smaruję to teraz tym czosnkiem, włożę do piekarnika i zacznę robić sałatkę. W międzyczasie podprażę sobie jeszcze pestki słonecznika. Tyle, ile jest. O, tutaj już też końcówka. I co? Teraz tylko pokroję warzywa, wymieszam to wszystko z oliwą. Poczekam, aż grzanka się zrobi i pokażę Wam już efekt końcowy, co będziemy dzisiaj jeść z moim bubusiem. I tak wygląda już skończona sałatka. Dodałam tutaj jeszcze taki serek kanapkowo-sałatkowy i zrobiłam z tej kanapeczki mojej grzanki. Wygląda to tak, możecie życzyć mi smacznego. Jeszcze próbowałam sałatę, czy na pewno jest jeszcze dobra i nie jest gorzka. Jest przepyszna, więc to jest idealny moment, żeby ją zjeść. Dzień dobry kochani, w kolejnym dniu mojego śniadania. Dzisiaj poszłam trochę na łatwiznę, bo jem tak naprawdę kolację z wczoraj. Jest tutaj ryż z jabłkiem i z cynamonem. Wczoraj było to wszystko zapieczone w piekarniku, do tego śmietanka. Bardzo, bardzo dobre. Nawet jako deser. Ja korzystam z przepisu z kwestii smaku, ale dodaję dużo mniej, więcej niż chyba połowę wychodzi, że odrzucam cukru. Do tego mam zwykłą herbatę z pomarańczą. I to dzisiaj będzie moje śniadanie. Cześć kochani, witam Was w kolejnym dniu, kiedy pokazuję Wam moje śniadanie. Jak widzicie, już jest zrobione, zaraz pokażę Wam, jak je zrobiłam i co jest w tych kanapeczkach w środku. Jak widzicie, ja przed chwilą wstałam i obudziłam się tak bardzo głodna, że musiałam jak najszybciej zrobić coś do jedzenia. I wyszły właśnie takie zapiekane kanapeczki. Kanapka jest ze śmietankowym serkiem Almette, trochę miksu sałatkowego i papryka. Ja smaruję tak grubo serkiem, bo bardzo, bardzo go lubię. Już bez masła. I teraz dosłownie na sekundkę do opiekacza, żeby nie zrobiło mi się z sałaty bigos. I tak wygląda moja kanapka. Ja zapiekłam chleb, ponieważ chciałam, żeby on był trochę chrupiący. Pasowałaby tu bułka, ale nie chodzimy na zakupy. Jemy to, co mamy. Chleb mam pomrożony, więc tak to wygląda. I do tego mam kompot z czarnej porzeczki, który wczoraj zrobiłam. Wstawiłam na noc do lodówki i jest zimny, przepyszny, więc zabieram się za śniadanie. Dzisiaj śniadanie na gorąco. Odgrzewam sobie wczorajszą zupę kalafiorową. Jakoś nie mam apetytu, a zjeść coś muszę, więc stwierdziłam, że zjem zupę.
I wyszło tak około pół miseczki zupy, więc ja teraz zajadam, później zrobię sobie jeszcze herbatę. Kolejny dzień, kolejne śniadanie. Dzisiaj będzie jajecznica z dwóch jajek. Jajka już mam umyte. Do tego pomidorek, ogórki, kiszone ogórki mojej mamy. To jest coś, co jest po prostu boskie, najlepsze na świecie. Mówię Wam, w ogóle moja mama bardzo dobrze gotuje. Uważam, że powinna mieć restaurację jakąś. I do tego mam almettę, bo zrobię sobie kanapkę. No i oczywiście jajecznicę zawsze smażę na masełku. I tak wygląda już skończone śniadanko. Ja zabieram się za jedzenie, póki jest ciepłe. Powiem Wam, że jak zjem, to zrobię sobie chyba kawę Inkę. Teraz nic nie robiłam, po prostu popiję wodą, jeśli będę miała ochotę. I dzisiejsze śniadanie to omlet biszkoptowy. Jest to coś, co smakuje obłędnie jak ciastko. Musicie koniecznie spróbować, jeśli jeszcze nie jedliście. Zaraz Wam podam przepis i powiem, skąd ten przepis wzięłam. Do tego są truskawki, ponieważ wczoraj Daniel był na zakupach. Teraz bardzo, bardzo, bardzo rzadko jeździmy, raczej Daniel jeździ na zakupy. Staram się mu robić tak dużą listę, żeby później starczało nam na spokojnie ponad tydzień, żeby jak najmniej wychodzić z domu, więc wczoraj kupił mi truskawki, do tego cukier, puder i kompot, który dzisiaj robiłam z czarnej porzeczki, mój ulubiony, więc dzisiaj śniadanie na wypasie. Przepis znajdziecie u Oli w wyróżnionych relacjach. Tutaj macie omlet biszkoptowy i wszystkie składniki, które są nam potrzebne. Także jeśli jesteście ciekawi i lubicie nowe inspiracje, to zapraszam Was do Oli. Ona dodaje tutaj dużo fajnych przepisów. I zobaczcie, ta masa wychodzi taka gęsta, że trzeba ją wyjąć łyżeczką. I smażymy pod przykryciem. Ja niestety nie mam takiej pokrywki idealnej do patelni, ale zrobiłam taki kształt omleta, żeby zmieścił się pod moją pokryweczką.